Nie jest wielką tajemnicą, że też nie zgłaszano do, do Nagrody Nobla i do Ono, i Dawida Abshaloma. Jest Pan, profesor, uważany za ojca w ogóle tej gałęzi fizyki. Pamięta Pan moment, w którym urodziła się spintronika? Ta liczba tranzystorów rosła w ostatnich, powiedzmy, kilkudziesięciu latach, m, wzrosła o 10 milionów razy, powiedzmy. Jesteśmy w stanie na jednym centymetrze kwadratowym w tej chwili mieć kilka miliardów tych tranzystorów z kilku tysięcy, które mieliśmy wcześniej. By nie wiemy, który, która metoda zwycięży, ale są również inne komputery kwantowe zbudowane na innych zasadach. Na przez miliard euro na rozwijanie informatyki kwantowej w Europie, co my pokazaliśmy, że przykładając napięcie do tego półprzewodnika magnetycznego, możemy zmieniać jego własności magnetyczne czyli te własności, które służą do zapisu informacji i też otwierają możliwości do przetwarzania informacji. Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Drodzy Państwo, dzisiaj, jeżeli spojrzymy na naszą elektronikę, na komputery, to do nadawania im mocy wykorzystujemy jedną właściwość elektronu, jaką jest ładunek ujemny bądź dodatni. Ale elektrony mają jeszcze jedną właściwość, i tą właściwością są spiny. I to właśnie. O spintronice półprzewodnikowej i o przyszłości przetwarzania danych, przetwarzania informacji, będziemy rozmawiać. Ja będę rozmawiał z twórcą tej gałęzi fizyki, profesorem Tomaszem Dittlem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, czym jest spintronika półprzewodnikowa? O, elektrony, jak pan powiedział, mają spin. Czasami nazywamy go krętem po polsku. Wynika to z ruchu obrotowego, tak jak Ziemia obraca się wokół własnej osi, elektron również obraca się wokół własnej osi, wytwarza moment magnetyczny. I ten moment magnetyczny może służyć do... Zapisu informacji, to wykorzystujemy w pamięciach magnetycznych. Korzystamy z materiałów, w których więcej jest elektronów o jednym kierunku spinów, w porównaniu z liczbą elektronów o przeciwnym kierunku spinu. To cały magnetyzm wynika z tego, właśnie, że mamy te niesparowane momenty magnetyczne, niesparowane spiny. I zapis wykorzystujemy już od wielu lat. Można Franciska, Franciszka Józefa usłyszeć na płycie magnetycznej, nagrany głos, natomiast to, co w tej chwili się dzieje, to jest ogromna, um, za, ogromna gęstość zapisu, którą dysponujemy. I te. Miejsca, te twarde dyski, które świetnie znamy, są w centrach danych i korzystając z Google'a czy korzystając z filmów, bardzo często właśnie te filmy są nagrane w centrach danych na dyskach magnetycznych. Ale naszą ambicją jest również wykorzystać te spiny do przetwarzania informacji. I tutaj jest druga gałąź spintroniki, mianowicie wiąże się tutaj z tym, że taki spin może być, elektron może być w kropce kwantowej. I Która otrzymała właśnie nagrodę Nobla? Właśnie, to są te kropki, ale też również inne, słusznie. Nagroda Nobla tegoroczna z chemii dotyczyła właśnie kropek kwantowych i jesteśmy w stanie kontrolować liczbę elektronów w tych kropkach kwantowych i w szczególności można mieć po prostu jeden elektron. Jeśli obok jest druga kropka kwantowa, to te dwa elektrony, strony i jeśli przez pewien czas oddziałują, to to jest przetwarzanie informacji. Zaczynamy od jakiejś wyjściowej informacji i po chwili zmienia się sytuacja. Jak odczytamy, jaki jest kierunek spinu jednego i na jednej kropce i drugiego na drugiej kropce, będzie w innej położeniu niż na początku, czyli wykonało się obliczenie. Jeśli nie będzie teraz od kontaktu z otoczeniem, to będzie to podlegało prawom mechaniki kwantowej i w związku z tym mamy Model komputera kwantowego, taki najprostszy model komputera kwantowego, który jest właśnie jednym z ważniejszych działów hmm, spintroniki półprzewodnikowej. I to jest ta najnowsza twarz magnetyzmu w fizyce? No tak, tak można powiedzieć. Pomysł, żeby wykorzystać właśnie pojedyncze spiny do przetwarzania informacji już ma hmm, 30 lat. Także nie jest nowy, ale w tej chwili Inter w współpracy z Politechniką w Delft próbuje to zrobić w skali takiej, że mamy nie jeden bit, tak, o którym powiedzieliśmy, czy dwa bity, które oddziałują, tylko żeby ich było powiedzmy kilka tysięcy, żeby to było coś, co można wykorzystać już do obliczeń kwantowych. Jest pan profesor uważany za ojca w ogóle tej gałęzi fizyki. Pamięta pan moment, w którym E, urodziła się z Pintronika. Właśnie, ta praca, o której mówiłem, pochodzi z, o której wspominałem, pochodzi z 97 roku. Była napisana przez Daniela Losa i Dawida DiVincenzo, który zresztą, Dawid DiVincenzo, sformułował podstawy mechaniki kwantowej dla zastosowań w informatyce. Równocześnie my tutaj w Instytucie Fizyki Pani w różnych laboratoriach w Polsce rozwijaliśmy półprzewodniki, które zawierały jony magnetyczne. Znaczy polega idea. Idea ta pochodzi od profesora Gałąski, jeszcze pochodzi z lat 70. ubiegłego wieku. Idea była następująca. Z jednej strony mamy półprzewodniki, z drugiej strony mamy materiały magnetyczne. Mamy półprzewodniki jak krzem, ale mamy materiały magnetyczne jak żelazo. Co by się stało, gdyby wprowadzić do dobrych półprzewodników, które znamy, do związków półprzewodnikowych typu arsenek galu, tellurek kadmu, krzem, i one magnetyczne. Wtedy z jednej strony byśmy mieli własności, które mają te materiały z punktu widzenia półprzewodników, wykorzystujemy je w elektronice. W naszym telefonie mamy miliard, powiedzmy, tranzystorów zbudowanych, co by się stało, jakbyśmy do tego dodali Iony magnetyczne. I okazało się, że w pewnych sytuacjach te jony magnetyczne na tyle silnie oddziałują ferromagnetycznie z sobą, że mamy z jednej strony półprzewodnik, a z drugiej strony magnes własności magnetyczne, które mogą służyć, możemy łączyć te dwie funkcjonalności półprzewodnikową mhm. i magnetyczną. No i to jest nasza taka praca bardzo znana, być może najbardziej znana i stąd. Często uważa się, że, że ta praca obok tej pracy, o której wspomniałem wcześniej, Daniela Losa i Nawida Divicenza, miała ogromne znaczenie. Mianowicie pokazaliśmy, że metody, które znamy dla półprzewodników, taką podstawową metodą, która w półprzewodniku jest wykorzystywana, to jest to, że możemy przyłożyć napięcie i zmieniać własności materiału, może przewodzić bądź nie przewodzić. To jest tranzystor, prawda? Mamy te tranzystory, <laughs> właśnie korzystamy z nich. W tej chwili, nagrywając tę audycję, wykorzystujemy właśnie tranzystory. Zbudowane, jak mówiliśmy, z krzemu. Ale my, co my pokazaliśmy? Że przykładając napięcie do tego półprzewodnika magnetycznego, możemy zmieniać jego własności magnetyczne. Czyli te własności, które y, y, służą do zapisu informacji i też otwierają możliwości do przetwarzania informacji. No i zaproponowaliśmy materiały, w których to y, można otrzymać. Mam dla Was ważną informację. Zdecydowaliśmy się założyć patronaita po to, żebyście mogli tworzyć z nami społeczność i wspierać to, co robimy, popularyzację nauki, ale też po to, żeby współtworzyć z nami te treści, dlatego bo patroni będą aktywnie zaangażowani w możliwość tworzenia z nami treści, ale też otrzymywania ekskluzywnych materiałów. Wszystko dla popularyzacji nauki. Jeżeli ja dobrze rozumiem, możemy powiedzieć tak, że dzisiejsza elektronika opiera się na yy, tak naprawdę na ilości tranzystorów, czyli nadajemy moc elektronice przez dokładanie większej ilości tranzystorów, tylko my już nie jesteśmy w stanie wkomponowywać tą jednostkę powierzchni układu scalonego większej ilości tranzystorów, bo już przestrzenie pomiędzy nimi liczymy w atomach, więc staramy się stawiać nie na ilość, tylko na jakość. Tak. Tu jest taki, powiedzmy, tu jest bardzo słuszna uwaga, że w tej chwili oczywiście postęp jest ogromny i może warto tutaj przy tej okazji o tym postępie dwa słowa powiedzieć. Musimy zdawać sobie sprawę, że ta liczba tranzystorów rosła w ostatnich powiedzmy kilkudziesięciu latach wzrosła o 10 milionów razy, powiedzmy. Jesteśmy w stanie na, a, jednym centymetrze kwadratowym w tej chwili mieć kilka miliardów tych tranzystorów z kilku tysięcy, które mieliśmy wcześniej. W tym samym czasie zużycie benzyny w samochodach udało się ograniczyć, wielki sukces, z 20 litrów na 5 litrów. Udało się ograniczyć cztery razy, prawda? To musimy porównać te dwie e, tak samo, e, można porównać z, e, z tym, co się dzieje z bateriami słonecznymi. Od lat 70. o których mówimy, wydajność baterii słonecznej wzrosła z 7% i wielki sukces obecnie do 28%. już to jest kilka razy. W przypadku elektronicy sytuacja jest zupełnie inna. Tutaj mówimy o milionach razy wydajności. Ale tak jak pan słusznie powiedział, te tranzystory w tej chwili mają rozmiar 5 nanometrów. To jest taki powiedzmy, rekord. w najlepszych telefonach mamy takie tra tranzystory, co to jest 5 nanometrów, może warto sobie uświadomić. E, nasz włos ma przekrój 10 tysięcy razy większy niż te 5 nanometrów. To jest, powiedzmy, widzimy, ile możemy przekroju e, włosa ludzkiego, ile możemy tysięcy tych tranzystorów umieścić, ale rzeczywiście tu dochodzimy do pewnych granic i ci Państwo, którzy się interesują elektroniką, może zauważyli, że prędkość komputerów, która na początku rosła, była kiloherce, przestała, megaherce, teraz jest gigaherce, nic się więcej nie dzieje. W związku z tym jesteśmy w sytuacji, że pewne parametry już w tej chwili się nasycają, że już nie jesteśmy tego postępu tak szybko zmieniać, zmi zmi jak byliśmy w stanie jeszcze dekadę temu. I w związku z tym myślimy o nowych architekturach. Czyli ta architektura Naumana przestaje po 75 latach przestaje mieć zastosowanie. No właśnie. To jest architektura stworzona w czasie wojny, e II wojny światowej, ma kilkadziesiąt lat, no i chyba czas nadchodzi, żeby żeby ją zmienić. Tak samo tranzystory, te o których mówimy. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, że te tranzystory były odkryte. Ich działanie zostało opisane w patencie z 24 roku. Kto ten patent zrobił? To był Juliusz Lilienfeld. To jest osoba, która pochodzi z polszczonej rodziny żydowskiej z Lwowa i on e, studiował w Berlinie i później pracował jako profesor w Lipsku i wymyślił to. I właśnie Maria, prosił Maria Curie-Skłodowską o, pomo -Curie o pomoc w przedstawieniu tego w Paryżu. Nie wiemy, czy ona mu pomogła. W każdym razie tranzystor jest bardzo znany od wielu, wielu dekad i tak samo od wielu, wielu dekad jest znana ta architektura komputerowa. Więc możemy teraz postawić pytanie, czy w miejscu Miniaturyzacji, która była tym zapewniała ten postęp. Jak pan powiedział, mamy coraz więcej tych tranzystorów, ale też one będą mniejsze, działały, co, działają coraz szybciej, zużywają mniej energii, więc ten postęp był i w możliwościach tych tranzystorów, i w szybkości działania, w gęstości zapisu, i również w cenie. Cena tranzystora w tej chwili jest około 100 razy mniejsza niż cena wydrukowania jednej litery w książce. Prawda? To postęp... 3 razy mniejsza? Sto razy mniejsza. 100 razy mniejsza? Tak. Mniejsza? Możemy przeliczyć, ile kosztuje mikroprocesor. Ma Powiedzmy miliard tranzystorów ko e, kosztuje powiedzmy 200 zł. Możemy podzielić jedno przez drugie. Możemy wziąć cenę książki, tam założyć, że 10% to jest dróg, ile jest liter i to wszystko przeliczyć i pokaże poka poka się, te, o ta liczba pokaże się, o której w tej chwili mówiłem. To pokazuje ten niezwykły postęp e, elektroniki w ostatnich latach. Czyli co, prawo mura e, przestaje mieć już dzisiaj zupełnie zastosowanie? E, to jest Dla... bardzo ciekawa historia. Dla... Warto może naszym widzom też w ogóle powiedzieć, czym jest. Prawo... Prawo mura. Właśnie. prawo mura mówi, że liczba tranzystorów rośnie, podwaja się co półtora roku. Tak powiedzmy sformułowano. Na jednostkę powierzchni. No, i to było przez 40 lat, mniej więcej to prawo się sprawdzało, ale w tej chwili rzeczywiście to prawo mura się trochę nasyca. Aczkolwiek jest bardzo ciekawa sytuacja, takie wywiady jak z panem tutaj udzielam od wielu lat, i za każdym razem jest przewidywanie, że to prawo mura właściwie w przyszłym roku już nie będzie działało. Dzięki wielkiemu wysiłkowi fizyków, inżynierów, Prawo Mura udaje się e, utrzymać przy życiu, ale ono już ma tendencję e, w tej chwili do nasycania się. No tak, bo już naprawdę zaczynamy nie móc więcej tych tranzystorów tą jednostkę powierzchni wkomponowywać. Ale rozumiem, że cały czas możemy powiedzieć, że to prawo mówi nam, że rozwijamy się takimi skokami co 18 miesięcy. No nie skokami. Dwa. Powiedzmy, że podwaja się. Podwaja się co 18 I to powoduje, jak wszyscy wiemy, jak to było z szachami, że ten, który wymyślił szachy, proponował, żeby dostać w nagrodę dwa ziarna na jednym, później cztery, później dwa razy więcej. I to wyszło, że w Królestwie nie ma, jak na 64 pola szachowe położymy, nie ma ziaren takiej liczby. To jest ta siła funkcji wykładniczej, wzrostu wykładniczego i stąd ten postęp, o którym mówiliśmy, 10 milionów razy więcej mamy tych tranzystorów, niż mieliśmy w 70-tych latach na jednostkę powierzchni. Ale teraz, właśnie z tego względu, o którym Pan wspomniał, Myślimy, że może ten czas nadszedł, żeby zmienić architekturę, żeby były nowe pomysły dotyczące architektury z jednej strony komputerowej. Z drugiej może trzeba zmienić nośnik informacji. I co mam na myśli tutaj, jeśli o nośnik chodzi? Obliczenia ciągle wykorzystujemy korzystamy z elektronów, z ładunku elektronów. Natomiast pamiętamy, że kiedyś przesyłaliśmy informacje drutem, też korzystając z elektronów. A jak dzisiaj przesyłamy informacje? Korzystamy z fotonów. Przesyłamy mhm. bądź w powietrzu. światło. Bądź światłowody też albo światłowodami, albo promieniowaniem mikrofalowym. I w związku z tym zmieniliśmy nośnik informacji z elektronu na foton. I teraz pytanie jest, czy nie możemy tego samego zrobić. W technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tej części poświęconej przetwarzaniu informacji. No i tu wchodzi ta spiktronika, od której zaczęliśmy naszą rozmowę. Pana spiktronika. Że może właśnie spiny będą lepsze do przetwarzania informacji, i tu wspomnieliśmy właśnie o tych komputerach, możliwościach komputerów kwantowych. Ale również jest inne miejsce, gdzie te spiny mogą być wykorzystywane, mianowicie pamięci. Takie dynamiczne o swobodnym dostępie i pamięci takie podręczne w mikroprocesorach wykorzystują ładunek elektronów. To jest kondensator, który ładujemy i rozładowujemy. Jak jest naładowany, to jest jeden, a jak jest rozładowany, to jest zero. No, ale to jest taki problem, że to musimy cały czas, pod, jak wyłączymy komputer z sieci, to ta dynamiczna, jak i baterie wyłączymy, ta dynamiczna pamięć już, no, tracimy informacje, które tam były. I cały czas, żeby ją podtrzymywać, potrzebna jest energia. Natomiast chcemy ograniczyć energię, która jest potrzebna do przechowywania informacji i przetwarzania informacji. I stąd chcemy teraz wykorzystać pewne typy materiałów magnetycznych. Które dotychczas wykorzystywaliśmy w tej pamięci dyskowej, które możemy wykorzystać teraz do tej pamięci podręcznej, szybkiej, bo nauczyliśmy się w jaki sposób szybko zapisywać informacje. I tu jest ta druga gałąź, o której mówiłem, o tych półprzewodnikach. To ja mam tutaj pytanie. Noblista Neil powiedział w trakcie wykładu kiedyś noblowskiego swojego, pamiętam takie jego zdanie, że. E, e, antyferomagnetyzm ma znaczenie dla nauki, dla fizyki, ale on nigdy nie zrewolucjonizuje świata. To jest właśnie to, o czym pan teraz mówi, że ma szansę zrewolucjonizować. Tak, więc tu jest tak, dotychczas korzystamy, i to Nel już wiedział, bo jak mówiłem, Franciszek Józef już nagrywał w e, e, pamięci magnetyczne, że ferromagnetyki mają zastosowanie. Wiedział też, że są. Tesla już wymyślił silniki elektryczne, więc wiedział, że silniki wykorzystują feromagnetyzm. Wiedział, że Chińczycy od tysiącleci lat używają kompas. W związku z tym wiedział, że materiały ferromagnetyczne mają zastosowanie. jest wyobrażał sobie, że materiał, w którym e, <grym> liczba atomów ze spinem do góry i na jest taka sama i te spiny się kompensują, czyli nie ma na zewnątrz żadnego pola magnetycznego wytworzone przez ten magnet, że to nie będzie miało zastosowania. Otóż okazuje się, że te spiny, które są em, powiedzmy jeden do góry, drugi do góry, mogą być tak zorientowane, ale mogą być tak zorientowane i to jest inny bit Mówiąc w języku technologii informacyjno-komunikacyjnych. W związku z tym to może służyć do zapisywania pamięci. Norma 0101, tylko nie 0101. I czemu to jest lepsze od magnetyka? Czemu wierzymy, że to jest coś, co jest um, lepsze? Mianowicie. Przez to, że one właśnie są skompensowane, nie oddziałują z sąsiadami. W związku z tym możemy je jeszcze zbliżać do siebie, bo one nie będą zaburzały się wzajemnie, nie będzie przesłuchów, używając takiego technicznego wyrażenia. Mianowicie jeden bit nie będzie wpływał na inny bit. Także to jest ogromna zaleta. Czy wierzy Pan bądź może wie, że spintronika zrewolucjonizuje? transfer danych, przetwarzanie informacji. No, a tu jest e, dla fizyka czy inżynierów jest niesłychanie ciekawa, ciekawa sytuacja, że my nie wiemy, który, która metoda zwycięży. To znaczy, znaczy, mówiliśmy już o tych komputerach kwantowych, jak mówiłem, o tych komputerach na kopkach kwantowych, mhm. pojedynczych spinach, ale są również inne pomysły, e, czy, czy inne komputery kwantowe zbudowane na innych zasadach, na przykład wykorzystujących przewodnictwo, mhm. albo wykorzystujących jony w pułapkach, albo wykorzystujących neutralne atomy na sieciach. W związku z tym jest bardzo ciekawa sytuacja. Jak być może Państwo wiedzą, jest w tej chwili rozpisany konkurs na kupno komputerów, kwantowego przez ośrodek w Poznaniu, który właśnie oferty były składane chyba miesiąc temu płynął czas składania ofert i przypuszczalnie, jak my tu rozmawiamy, jest decyzja podejmowana, jaki komputer kwantowy będzie w Poznaniu kupiony za 15 milionów euro. I teraz bardzo jest ciekawe, czy będzie to kupiony komputer taki mini komputer kwantowy, bo w tej chwili nie mamy jeszcze dużych komputerów kwantowych, mamy takie, które mają 20, 30, 40 bitów. Czy będzie kupiony taki, który wykorzystuje kropki kwantowe, czy wykorzystuje nadprzewodniki? Czy wykorzystuje... To jakbym zapytał Pana, jak, na co by Pan postawił dzisiaj, jak za 10 lat będzie wyglądało przetwarzanie informacji? No to jest, wie pan, to jest taka bardzo ciekawa, ja mogę oczywiście panu powiedzieć, jak, jakie mam zdanie. W tej chwili najbardziej zaawansowane są nadprzewodniki, więc w tej chwili takie powiedzmy przekonanie jest, że em, em, zwyciężą nadprzewodniki. Na czym polega problem z komputerami kwantowymi i może się okazać, że nie zwyciężą nadprzewodniki z tych powodów, że mechanika kwantowa ma jedną super własność, którą bardzo często wykorzystujemy, że opisywana jest, zrównania falowym, co znaczy, że elektron mimo, że jest w jednym miejscu wpływa na elektrony, które są w innym miejscu, nawet jak nie ma bezpośredniego oddziaływania, bo jest niezerowy, prawdopodobnie to znajdzie się w innym miejscu. Jak mówimy, mechanika kwantowa jest nielokalna. I w związku z tym trudność jest z zwiększaniem liczby tych elementów nadprzewodzących, bo jedne pływają na drugie i są te przesłuchy, o których mówiliśmy, że jest bardzo trudno kontrolować jeden, nie, nie zaburzając innych. Więc tu jest pewne ograniczenie i tu być może te kropki kwantowe okażą się lepsze, że, że nie nadprzewodniki, że uda się lepiej kontrolować pojedyncze kropki, nie zaburzając em, reszty układu. Ale to jest bardzo, piłka jest w grze, jak mówię, to tutaj jest... Bardzo ciekawa sytuacja, jest miliard e, euro na rozwijanie informatyki kwantowej w Europie i e, jak się rozmawia, z, e, akurat tak się złożyło, miałem okazję rozmawiać z szefem takiej rady nadzorczej i jego się pyta, no, to był tutaj na zamienionym, wszyscy wstają i te same pytanie, co pan zadaje. Komu pan chce dać pieniądze, ten miliard, kto ma największe szanse? I on składa ręce, nie wiem. Jest sytuacja taka, że w tej chwili jeszcze nie wiemy, która tych technologii zwycięży? Chcemy tworzyć to konto razem z Wami. Jeżeli znacie historię ludzi, wartych pokazania, bohaterów, naukowców, innowatorów, technologów, wysyłajcie, a my będziemy ich zapraszać do programu. Na adres mailowy maciejkawecki.dezisit.maupa.gmail.com. Mówi się, że jednym z ograniczeń ewolucji kwantowej jest szum elektromagnetyczny. Co to znaczy? To jest super ciekawa rzecz, którą Pan poruszył, bo my sobie nie zdajemy sprawy, wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, co odgranicza świat kwantowo świata rzeczywistego. Dawniej w książkach można przeczytać, że to, co. E, e, powoduje, że przechodzimy z, z sytuacji kwantowej do klasycznej, świat, masa cząstek. Jak zwiększamy masę, no to tam z jakichś względów świat zaczyna być klasyczny i kwantowy. Okazuje się, to co e, 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 odgranicza te dwa światy, to jest dekoherencja. Co to jest dekoherencja, za chwilę powiem, ale może powiem, że odkrycia tego, że właśnie granicą między tymi dwoma rzeczami jest dekoherencja, to odkrył e, e, takie nazwisko najważniejsze chyba w tej dziedzinie, jest Wojciech Żurek. To jest e, polski fizyk, który pracuje w Los Alamos. I on był jednym z tych pionierów zauważenia, że oddziaływanie z otoczeniem Czyli w Nowym Meksyku. Tak. Tam, gdzie no, bomba atomowa była tam. zrobiona, prawda? To jest dokładnie te laboratorium, które e, e, znamy z filmów w tej chwili przez tym. Oppenheimer. Oppenheimer. Także to jest dokładnie tam, tam pracuje i... I e, właśnie zauważył, że te szumy, o których Pan mówi, to oddziaływanie z otoczeniem. To działanie z otoczeniem to moją, mo, mogą być szumy termiczne sąsiednich atomów, to mogą być nasze komórki, e, również, e, które używamy i które oczywiście mnóstwo sygnału jest w tej chwili elektromagnetycznego w powietrzu, który zaburza e, właśnie ewolucję kwantową. Na czym to polega? Może tutaj m, warto sobie uświadomić, że zjawiska kwantowe to jest dyfrakcja, interferencja. Chyba to wszyscy pamiętamy, na czym polega dyfrakcja, na czym polega interferencja i te fale elektronowe te, te fale, które opisują elektron. Również podlegają interferencji i dyfrakcji. To jest ta ich natura kwantowa. Tu się przejawia ta natura kwantowa. I teraz sobie wyobrazimy, że próbujemy zrobić interferencję z falami o różnej długości. To nam się nie uda, bo ta droga optyczna tych fal, jeśli przypadkowo będzie się ta długość zmieniała fali, e, to spowoduje, że wygaszą się te interferencje. I jak pojawiają się szumy, to zaburzają nasz elektron i on już ma trochę inną długość fali i to zjawisko kwantowe. Interferencji zanika. W związku z tym ta kwantowość tego elektronu, czy kwantowość tego procesu, ginie. I to jest to właśnie, dlaczego szumy są takie ważne, dlaczego niszczą, e, e, czy uniemożliwiają na razie nam budowę dużych komputerów kwantowych. Jedna to jest nielokalność mechaniki kwantowej, a drugie jest to oddziaływanie z otoczeniem, które powoduje, że ta ewolucja kwantowa tych dwóch spinów, o których mówiliśmy, w momencie jest zaburzona i obliczenie niestety wymaga. Poprawy. Mamy metody na poprawianie błędów, ale to powoduje, że trzeba jeszcze więcej kubitów używać, i to jest ta podstawowa trudność, że nie możemy powiedzieć, że komputer kwantowy już mają przewagę nad komputerami klasycznymi. Panie profesorze, co to jest topologia? Co to jest topologia? No, <ścoughs> co to jest geometria? Może zacznijmy. Co to jest geometria? Mamy tutaj całą, cały eksperyment, który no zaraz będziemy mieli. Mamy bryły różne, i na przykład jak budujemy z różnych takich brył, z różnych takich brył, budujemy materiał wobec z sześcianów czy z trójkątów, wtedy, jak się bliżej temu przyjrzymy, ułożenie atomów właśnie w różnych sieciach powoduje różne własności, Elektronowe tych materiałów. Zawsze ciało stałe czy półprzewodnik do nich należy, oczywiście. Dwie rzeczy pytamy: z czego jest zbudowany i jaką ma strukturę krystaliczną, jak, jest, jak są w nim ułożone atomy. I te dwie rzeczy determinują własności materiału. Tak się wydawało. Ale jest trzecia własność, to jest topologia. Na czym polega topologia? Może tutaj możemy. <laughs> Ops. sobie wziąć obręcz. Mamy obręcz, jeśli raz ją zakręcimy, to znaczy połączymy czerwone z białym, mamy taką obręcz, dwa razy, zakręcimy, to mamy jeszcze inną obręcz. I to są właśnie różne klasy topologiczne. To jest klasa topologiczna, którą może to jest umowa, indeks topologiczny 0, indeks topologiczny jeden indeks topologiczny dwa jak widzimy przejście z tego do tego wymaga czy może powiedzmy z tego do tego wymaga roz, rozdarcia tej więc to jest Wstęg. taka w tej wstęgi to jest własność topologiczna w odróżnieniu od geometrii w geometrii nas interesowały własności czy to jest sześcian czy to jest kula czy to jest ośmiobok i tak dalej tu nas interesują własności topologiczne na przykład innym przykładem jest bułka która jest indeks topologiczny 0, i obważany, który ma jedną dziurę, który jest obiektem topologicznym o indeksie numer 1. I teraz tak, czemu topologia ma takie znaczenie w tej chwili w fizyce? Otóż mówiliśmy o zapisie informacji. Okazuje się, jeśli spiny układają się w ten sposób, a nie w ten sposób, właśnie są takim, można wypatroszony mierzem powiedzieć, kiedy właśnie mają ten indeks topologiczny nie zero, wtedy okazuje się taka struktura jest stabilniejsza, mniej podatna na zaburzenia. Małe deformacje nie zmieniają ułożenia tych spinów. W związku z tym możemy jeszcze mniejsze te, te jednostki pamięci, te, te bity pamięci robić, jeśli spiny ułożymy właśnie w nietrywialny sposób topologiczny. Ale okazuje się, że również jak się zastanawiamy, nad prędkością elektronów materii skondensowanej, jak wektor prędkości zmienia się w zależności od kierunku na przykład. To okazuje się, że też możemy wprowadzić różne klasy topologiczne. W, tym, w tej przestrzeni, mówimy w przestrzeni odwrotnej, nie w tej przestrzeni rzeczywistej, tylko w przestrzeni prędkości ruchu elektronu. No i teraz, co tu jest ciekawego? Otóż super ciekawe jest, że jeśli połączymy materiał o różnych indeksach topologicznych ze sobą, wtedy jak próbujemy połączyć funkcję falową z jednego i drugiego, okazuje się, że żeby to połączyć, musi powstać stan na obrzeżu tego materiału. I te stany na obrzeżu są bardzo stabilne, właśnie, nie czułe na zaburzenia. I ta stabilność stworzy z nich nośnik informacji. I teraz tu jest dokładnie tak, jak Pan mówi, że Wiara jest i tu z kolei mówiliśmy, że Intel buduje na kropkach kwantowych, ale Microsoft uważa właśnie, że materiały topologiczne będą lepsze do obliczeń kwantowych i rozwija, e, również z laboratoriami różnymi na świecie, rozwija właśnie ideę komputerów kwantowych topologicznych, właśnie które będą wykorzystywały fakt, że małe zaburzenia. Nie zmieniają e, e, własności tego materiału. W związku z tym ta do, dekoherencja, o której mówiliśmy, będzie miała dużo, dużo mniejsze znaczenie, bo właśnie te własności topologiczne prowadzą do e, stosunkowo małej e, czułości tych materiałów na te szumy, o które Pan pytał. A czym jest metrologia? Metrologia to jest XIX wiek. Francuzi, Niemcy, Brytyjczycy. Stwierdzili, że trzeba normalizację wprowadzić, że nie możemy każdy sobie, każdy warsztat rzemieślniczy produkuje swoje śrubki. I no ale żeby wprowadzić normalizację, która miała niesłychane znaczenie część osób mówi, że sukces rewolucji przemysłowej i to, że przegoniono Chińczyków. Chińczycy byli wtedy bogatsi od Europejczyków, mieli lepsze statki na przykład. To wynikało między innymi z tego właśnie, że ta rewolucja mogła nastąpić dzięki normalizacji, i co powodowało długie serie produkcji i tak dalej. No ale żeby właśnie tę normalizację wprowadzić, trzeba było dokładnie mierzyć różne własności, stąd wszyscy wiemy, w sew pod Paryżem umieszczono wzorzec metra, wzorzec kilograma, no wydawało się wszystko jest bardzo dobre, ale stwierdzono ostatnio, że właściwie dużo dokładniej możemy Opisywać świat, i to jest nasza postawa, stałymi fizycznymi, że nie ma właściwie jak robimy obserwacje astronomiczne 10 miliardów lat temu badamy, co się działo, okazuje się, że stałe fizycy miały tę samą wartość. To światło, które do nas dochodzi, to możemy stwierdzić, że nic się z tymi stałymi fizycznymi nie dzieje. To jest bardzo ciekawe pytanie, dlaczego one mają taką wartość, a nie inną. Ale to jest inne pytanie. One, w tej chwili nas istotne, że one nie zmieniają wartości. No i okazuje się, że wprowadzono już wiele lat temu w jednostkę czasu, którą nie jest w tej chwili nie jest związana z obiegiem Ziemi wokół Słońca, czy obrotowi Ziemi wokół własnej osi, tylko związane z częstością światła, które jest imitowane przy przejściach wewnątrzatomowych. Akurat wybrano atom Cezu. No i teraz to potrafimy mierzyć z bardzo dużą dokładnością i stwierdzono, to niech będzie jednostka czasu. No i to się wiąże oczywiście z, z zegarami atomowymi. Nie wiem, czy pan dzisiaj korzystał z zegaru atomowego? Pewnie tak. Pewnie tak, prawda? GPS-em. Jak no właśnie, miałem powiedzieć, że GPS. GPS, jak pan korzystał dzisiaj z GPS-u. Pan... Ja korzystam non-stop. No to z czterech zegarów atomowych pan korzystał na satelitach, które mierzyły czas. I to, że jesteśmy w stanie tak dokładnie mierzyć czas, pozwala. Choć tam na satelicie czas jest inny niż tutaj. Tak, ale to bierzemy te poprawki, to jest bardzo słusznie. Relatywistyka tu wchodzi, wszystkie równania, które Einstein podał, tutaj są konieczne do uwzględnienia. Ale już jak to uwzględnimy, to jesteśmy w stanie określić nasze położenie z dokładnością kilku metrów, co odpowiada, że jesteśmy, um, mierzyć czas z dokładnością jednej miliardowej sekundy. Powiedzmy, to jest dokładność, którą sięgamy. Ale chcemy pójść dalej, i teraz właśnie zjawisko topologiczne, kwantowe zjawisko HOLA. Pozwala nam przenieść z świata mikroskopowego, tak samo jak na przewodnictwo, własności kwantowe. I teraz jednostką już nie jest metr i kilogram, tylko jest ładunek elektronu i stała planka. I możemy wyrazić kilogram przez ten wzorzec sekundy w postaci atomu cezu. Możemy przez zjawisko Josephsona nadprzewodzące, które nam daje napięcie i kwantowe zjawisko Halla, które właśnie występuje na brzegu materiału dwuwymiarowego silnych polach magnetycznych, e, e, w, możemy wyrazić metr, metr już wcześniej, ale kilogram, na przykład amper w, w tych nowych jednostkach. Jesteśmy w stanie na przykład powiedzieć, ile stałych planka dzieli nas od Księżyca. Tak, powiedzmy, akurat w przypadku odległości wykorzystujemy, że ustaliliśmy prędkość światła, że prędkość światła ma, mamy jednostkę z tym Cezem czasu i stąd mamy odległość. Natomiast jak przechodzimy do kilograma i do ampera, to musimy skorzystać z zjawiska Josephsona i kwantowego zjawiska Hola, żeby przetłumaczyć ten mikroskopowy świat, ten świat atomowy, ten ładunek elektronu, który jest... 10 do 19 Kulomba, powiedzmy Kulomba, to jest taka realna jednostka, to jest amper na sekundę. Nasze powiedzmy w samochodzie nasz akumulator ma, daje prąd kilku amperów, żeby rozrusznik zadziałał, więc to są makroskopowe takie wielkości, żeby je z elektronem, który 10 z 19,01 po tym, żeby to prze, przenieść jedno, ten świat mikroskopowy na makroskopowy, korzystamy z ich... Czyli z metrologia pozwala nam tworzyć jednostkę precyzyjniejszą niż jakakolwiek istniejąca do tej pory. Powiedzmy inaczej, że metoro, metrologia zajmuje się jak zrobić, żebyśmy byli w stanie dokładnie mierzyć różne wielkości. I to e, czasami niektórym mogło się wydawać właśnie, że to, że tam jesteśmy w stanie coś mierzyć z 10 znaczących z taką dokładnością, to jest dla jakichś pasjonatów zajęcie jakiejś grupy siedzących w tych laboratoriach e, poświęconych meteorologii. No Dzisiaj już wiemy, że nie, no i GPS jest najlepszym przykładem, że to jest po prostu coś bardzo dla nas wszystkich ważnego, żebyśmy mogli pewne rzeczy mierzyć bardzo dokładnie, bo to otwiera inne, różne możliwości zastosowań. Panie profesorze, mam takie pytanie. Kiedyś odsłuchałem, kiedyś, dość niedawno odsłuchałem, wywiad pana profesora sprzed 12 lat, a tak naprawdę wykład o tym, że mamy wyjątkowy moment w historii, otrzymujemy ogromne dotacje ze środków Unii Europejskiej, mamy szansę być. Liderem, a na pewno nie być w ogonie Europy, jeżeli chodzi o naukę. Jak ocenia Pan te 12 lat? Jak my je wykorzystaliśmy? Tak. No więc tak, no, bardzo dobre pytanie. Oczywiście zastanawiam się na tym jako, z dwóch punktów widzenia. Z jednej strony, jestem beneficjentem tych pieniędzy. Jesteśmy finansowani z grantu z Funduszu Europejskiego Inteligentny Rozwój. I nasze laboratorium poświęcone materii topologicznej, właśnie materiałom topologicznym i spintonicę jest, jest finansowane właśnie z funduszy europejskich. Z drugiej strony jestem od e, paru miesięcy Również w Radzie Naukowej Narodowego Centrum Nauki, które przyznaje dofinansowanie. Więc mam jak gdyby oglądam te, te zagadnienie, o, tym pan, o które pan pyta, z jednej strony jako grantobiorca, jako osoba korzystająca i dawca, a, a z drugiej strony no, w, w jakim sensie wpływam na procedury, które są, <laughs> dotyczą przyznawania pieniędzy. Otóż jako ten <laughs> członek Rady Naukowej muszę oceniać wykonane projekty naukowe. I to jest to pytanie, które pana nurtuje. I muszę powiedzieć, że nie, e, ogromna większość, to jest niesłychana satysfakcja tych projektów naukowych, jest bardzo dobrych. To znaczy te projekty zostały wykonane i wyniki, które uzyskano, są fantastyczne. I tu odpowiedź na pana pytanie będzie bardzo pozytywna, że w Polsce jest dokonuje się lepiej. naprawdę bardzo ciekawe badania. Te badania są <tuszczalna> też <tuszczalna> przedstawiane na forach międzynarodowych i e, e, Oczywiście trzeba mieć pewną świadomość, że nauka w tej chwili na całym świecie jest bardzo finansowana. Bardzo się wierzy w znaczy potrzeby finansowania nauki. Te technologie informacyjno-komunikacyjne, wykorzystujące informatykę kwantową, są w tej chwili no, wszędzie otrzymują ogromne pieniądze. Więc to nie jest tak, że my dostaliśmy pieniądze, a inni uznali, że wszystkie, wszystko już wiedzą i nic nie muszą odkrywać. Więc oczywiście to jest trochę gonienie. Gonienie uciekającego pociągu. Ale jak mówię, te prace, które widzę, właśnie które miałem okazję recenzować czy oceniać, to jest niesłychana przyjemność, satysfakcja widzieć postęp. Ten postęp również widać w rosnącej liczbie grantów, projektów z Europejskiej Rady Badań Naukowych. To jest taki wróżnik. W Europie ocenia się jakość uniwersytetów. Przez liczbę grantów, jakie uzyskały właśnie z tej Rady, Europejskiej Rady Badań Naukowych, też ta liczba rośnie, też wyposażenie laboratoriów rośnie, ale równocześnie trzeba powiedzieć, że finansowanie nauki, mimo tych dotacji europejskich, jest dalej w Polsce na bardzo niskim poziomie. Trzeba zdać się sprawę, że świat ma średnio około 3%, a my nie możemy do dwóch dojść, powiedzmy, a mówię o średni, nie mówię o krajach, które bardzo mają wysokie finansowanie. Także myślę, że tutaj są oczekiwania środowiska bardzo duże na zwiększenie finansowania. I moim zdaniem, jeśli już pan pytał o takie technikalia, to moim zdaniem właśnie powinno się oceniać jednostki naukowców poprzez to, ile są w stanie grantów zdobyć. Dlaczego to jest dobry miernik? bo to jest ocena ekspercka. Przyznanie grantów nie jest automatyczne z jakichś wskaźników impak Tylko factor, Jakość badań. Tylko jakość badań się ocenia, co ten człowiek zrobił dotychczas i co planuje zrobić. I w związku z tym tutaj myślę, jest bardzo ważne przeniesienie akcentów. Z innych wskaźników do tego, ile kto uzyskał grantów jako ocena ekspercka jakości. No i połączone to z większym dofinansowaniem Międzynarodowego Centrum Nauki, żeby każdy miał potencjalnie szansę zdobycia grantów, jeśli no, bardzo będzie no, pozna literaturę, wpadnie na jakiś pomysł. I to wymaga, żeby w konkursie wygrywał co czwarty grant, mniej więcej, tak się uważa na świecie. Czy w Polsce są podejmowane przełomowe badania fundamentalne? Tak, no więc tak tytuł tego referatu myślę pan ma na myśli, to czy w Polsce można dokonywać przełomowych badań? No moja teza była tak, że można i są przykłady. Jaki? Proszę? Jaki na przykład? No, e, powiedzmy, e, e, żeby nie mówić o fizyce, powiem o chemii. Na przykład jest i Tu namawiam też na wywiad. Może już pan to powiedzieć, jest profesor Bartosz Grzybowski, który buduje takie algorytmiczne podejście do chemii. I jest, super znane są jego prace, że na podstawie tych swoich programów, które przewidują, jakie reakcje chemiczne trzeba zrobić, żeby otrzymać jakiś związek. E, przewidział coś, co e, ciągle jest takim no, w, w, ważnym bardzo zagadnieniem, w jaki sposób powstały pierwsze organiczne materiały. E, to jest wielkie takie zagadnienie. Ewolucyjne wręcz, ewolucyjne, pochodziły. prawda? W, w, mamy materię nieożywioną, w, 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 Ziemia powstała w, te, te kilka milionów lat temu. No i teraz problem, w, przed którymi stoimy, w jaki sposób pojawiło się na Ziemi życie. I Właśnie on tymi, tym swoim nowym podejściem do chemii był w stanie opisać, to są prace z Nature, był w stanie opisać, jak być może powstały te pierwsze związki organiczne. I to jest taki przykład dla mnie na przykład fundamentalnego. Fundamentalnego. No tak, ale z drugiej strony nie doczekaliśmy się od kilkudziesięciu lat, więcej, prawie od wieku. Nagrody Nobla z fizyki, chemii, czyli nagrody naukowej. Ja wiem, że kiedyś pan profesor powiedział, że Nobel jest taki dość ulotny, e, przyznawany bardzo rzadko. E, ale jednak go nie tak. utrzymujemy. No tak, to jest prawda. Jak rozmawiam z kolegami z Japonii czy z Ameryki, oni są pewni, że w Polsce wszyscy mówią wierszem, no bo dostajemy, dostaliśmy dwa Noble. Co jest wyjątkowe, dwóch polskich noblistów zostało za poezję. No więc wydaje się, że jesteśmy potęgą światową i właśnie pytają mnie, jak to jest, że u Was tak wszyscy dobrze mówią. Więc a z fizyki i z nauki nie dostaliśmy. No to jest prawda i to pokazuje, że no, nie jest sytuacja jakaś taka, powiedzmy, wyjątkowo dobra. No, trzeba też zwrócić uwagę, że na przykład, jak spojrzymy, ile Japonia dostała nagród Nobla, w tej chwili zaczyna dostawać Nagrody Nobla, ale też kraj, który jest dużo większy od Polski, bardzo innowacyjny, też przez wiele lat nie był w stanie zdobyć naukowej Nagrody Nobla. Amerykanie w jakim, z jakich względów i Europejczycy tutaj dominowali. No to jest, to jest no tutaj nic, nie mogę, mogę tylko powiedzieć, że moje zdanie jest takie, że szanse na Nobla, Realnie miał profesor Paczyński, astronom, który niestety zmarł w tej chwili. I te badania astronomiczne, które są kontynuowane przez profesora Delskiego, który no, jak gdyby wyrósł, te jego badania wyrosły z pomysłu profesora Paczyńskiego, tego soczewkowania, mikrosoczewkowania, to jest coś, co nikt by się nie zdziwił, Gdyby ktoś zaproponował, żeby im dać Nobla. Trzeba pamiętać, że Komitet Noblowski dostaje co roku mnóstwo zgłoszeń. Krótka lista, jak się rozmawia z kolegami ze Szwecji, to jest 300 propozycji w każdej z dziedzin. Prawda? To daje pojęcie, jak, jak to jest. Artur Eckert nie ma szans? Tak. Drugi, drugi oczywiście Nobel mógłby być z informatyki kwantowej. E, e, właśnie Żurek, o którym mówiłem. Wojciech Żurek, Eckert, e, też Szkoła szkołach i tak dalej. Więc można powiedzieć, że jest wiele osób, że nikt się nie zdziwi, jak się złoży dla nich podanie, żeby dostali nagrodę Nobla. Że nie uzna, nikt nie uzna, że to jest jakiś nie osłużona, pomysł. Czy że czy za jakieś jakieś po prostu ktoś nie wie, na czym ta nagroda polega. Ale to nie znaczy, że w tej ogromnej konkurencji Ee, że to podanie, czy, czy sugestia, czy, czy, czy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Pan profesor odbierał Nagrodę Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Ona często poprzedzała Nagrodę Nobla. Tak, no więc w, tutaj nie jest wielką tajemnicą, że też nie zgłaszano do, do Nagrody Nobla i Hideo Ono i Dawida Wszeloma, z którymi dostają tę nagrodę. No i Hideo Ono dalej jest bardzo, jak się przejrzy, właściwie co roku jest wymieniany jako jeden z kandydatów do Nagrody Nobla. No ale to są, jak mówię, to są bardzo trudne i takie niespodziewane. Na przykład ten Nobel Skropek, kwantowy, o którym pan powiedział, był bardzo niespodziewany. Nie się nie spodziewał, że, że akurat ta grupa uczonych dostanie Nagrodę Nobla. Trzymamy za pana profesora kciuki. No, dziękuję Chcielibyśmy bardzo. się doczekać takiego momentu. Ja muszę jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo ja się też zapoznawałem z historią rodziny pana profesora. Też dlatego, bo przez całe lata w Krakowie mieszkałem na ulicy E, Józefa e, Witla, czyli pana dziadka, tak? Byłego nie, nie to, e, to jest taka dość skomplikowana historia. E, mój ojciec kandydował na senatora, podawał, że to jest jego dziadek, że to jest jego pradziadek, a ktoś tam się zgłosił, że e, nie miał dzieci, więc jak to można On adoptował e, dziecko swojego brata. I w tym sensie to jest mój prapradziadek formalnie, ale jeśli chodzi o więzy krwi, to jest troszkę. No ale w, w rodzinie pana profesora było. Bardzo dużo osób zasłużonych, generałów, naukowców, polityków. E, stąd też ta pasja do nauki no i myślę, kontynuacja. Tak, tak. E, e, moja córka, tak mnie skomnie mówiąc, jak zrobiła doktorat, powiedziała, e, że e, do koleżanki, była, była, powiedziała, że jest pierwszym doktorem w rodzinie, to moja córka powiedziała, że e, musiała zrobić, bo by była w pierwszym, który... W pierwszym, e, który nie miał doktoratu. No tak, nie Ale jest, no tak jest, e, nie ma co... E, Owijać w bawełnę. Tak się składa, że moja babcia jedna była z domu Znaniecka, to jest ulica Znanieckiego, jest też znany wielki socjolog polski. Powszechnie znany, to, to też nie był bezpośredni, to był brat, on pochodzi, to brat mojego, pradziadka, powiedzmy, z tej linii też to, to nie jest bezpośredni krewny, ale moim dziadkiem jest generał Sworowski, który już urodzonym dziadkiem, już bez żadnych skrzywień, który ma ulicę i w Warszawie, jako Powstanie Śląski i w Krakowie, jako dowódca inspektor okręgu krakowskiego przez krótki czas, AK. No a z kolei druga babcia, była on z domu jest w na Nagrochowia, i to jest prostej linii mojej prawej. Połowa, <grych> połowa Warszawy. Połowa tak, to, to śmiesznie się składa. Panie profesorze, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Zaszczyt to był dla mnie. To była dla mnie przyjemność. Dziękuję państwu za uwagę.